W związku z trwającymi obchodami Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sobotę i niedzielę 14 i 15 czerwca wszystkie oddziały Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzeńskiej będą udostępnione bezpłatnie. 14 i 15 czerwca w godzinach od 10 do 15 czynny będzie gmach główny przy ulicy Słowackiego 1a, Muzeum Etnograficzne przy Bulwarach 6, zbiory sztuki przy ulicy Zamczej 10 przez 12 yy, oraz Muzeum Stanisława Nałakowskiego w Nieszawie. Poza tym w godzinach od 10 do 18 przez te dwa dni bezpłatnie będzie można również zwiedzać Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłupce. Oferta muzealna jest naprawdę kusząca. W gmachu Głównym można zwiedzać wystawę prezentującą wszystkie formy zdobnictwa fajansu wocławskiego z lat 1873-1991 oraz galerię Portretu Polskiego, gdzie prezentowane są dzieła wybitnych polskich malarzy z XIX i pierwszej połowy XX wieku. W zbiorach sztuki prezentowane są dwie wystawy ukazujące twórczość wybitnych naszych twórców Stanisława. Zagajewskiego i Wacława Bębnowskiego oraz teraz prezentowana jest wystawa czasowa Szaro-Czerwony Świat Pamiątki PRL-u, gdzie można zobaczyć na fotografiach między innymi jak Włocławek się prezentował w tamtych czasach. W Muzeum Etnograficznym i w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce prezentowana jest kultura ludowa Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej z przełomu XIX i XX wieku, no w skansenie nawet do lat 30 XX wieku. Warto zatem na najbliższy weekend obejrzeć wystawy i pobyć w Skansenie bez ponoszenia kosztów. Monika Grzanka, telewizja Kujawy.